Monika Borkowska, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w bitwie politycznej. Witam w ten gorący politycznie dzień. Wiele emocji na pewno przed nami, bo i tematy dziś raczej wiadomo. Obserwujecie Państwo od rana, co się dzieje na naszej antenie i na ten temat także będziemy rozmawiać. Przed nami 5 rund. W pierwszych 3 to ja zadaję pytania. W 4. rundzie moi goście pytają się nawzajem, a 5. runda. 5. należy jak zawsze do naszych widzów. Zachęcam bardzo serdecznie do aktywności. Już można zadawać pytania moim gościom. Wystarczy zajrzeć na X i pod hashtagiem Bitwa Polityczna takie pytania można zadawać. Zaczynamy. A w studiu ze mną dzisiaj i kobieta, i mężczyzna. Przedstawiam. Agata Diduszko-Zyglewska, Nowa Lewica. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Dawno Pani u nas nie było, zapracowana. Miło mi jest, tym bardziej, że znalazła Pani trochę czasu dzisiaj. I Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, Panie Pośle. Dzień dobry, Pani redaktor, witam Państwa. Wszystkim, którzy nas oglądają, ale też przede wszystkim chyba moim gościom przypominam, że w tym programie bardzo ważna jest dyscyplina czasowa. Zegar widoczny na dole ekranu będzie odliczał nam czas i jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że zegar zaczął liczyć. Natomiast taka sygnalizacja dźwiękowa powie nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. Chyba wszystko jasne, zasady pokrótce przypomniane, to zaczynamy rundę pierwszą. Bezpardonowy atak na organizatorów Marszu Niepodległości. Wiecie Państwo z naszej anteny, bo mamy od rana wydanie specjalne dotyczące tych właśnie spraw, że no siłowo, to jest chyba słowo klucz i przypominają nam się sceny sprzed kilku miesięcy. Tym razem wdarto się do siedziby Marszu Niepodległości. Ślusarze pracowali tam na miejscu, tacy ślusarze ściągani na prędce, bo okazało się, że nie można czekać, aż osoba, która posiada klucze do tej siedziby, dojedzie spokojnie i te drzwi zostaną w normalny sposób otworzone. Rano, nad ranem o godzinie 6, no, funkcjonariusze weszli do domu pana Bąkiewicza. Tam małe dzieci, żona, nikt też nie zważał na te okoliczności. Zabrano mu laptop, zabrano telefon i pytanie do moich gości. I zacznę może od pani Agaty Diduszko-Zyglewskiej. No, pani jest przedstawicielką Nowej Lewicy, więc pytanie do pani jako do przedstawicielki tego układu rządzącego. Czy tak to powinno wyglądać? Czy to są te standardy demokratyczne, to państwo prawa, o którym tak wiele słyszeliśmy? Od razu przypominają nam się sceny silnych ludzi, którzy wchodzili do telewizji polskiej. Jak zobaczyłam to, co dzisiaj, wie pani, dzieje się rano, od razu sobie pomyślałam, no jest postęp, bo już teraz twarzą tego, co się dzisiaj wydarzyło, stały się funkcjonariuszki, kobiety, a nie silni ludzie przypakowani. Więc to była taka pierwsza refleksja, ale zastanawiam się, czy tym razem nie przegrzaliście, czy efekt nie będzie odwrotny, czy frekwencja na tym marszu za 2 miesiące nie będzie po prostu gigantyczna. O Marszu Niepodległości może powiem przede wszystkim jako warszawianka i jako radna. To jest impreza, która po pierwsze, przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło prawo, żeby ta impreza była uprzywilejowana wobec wszystkich innych. Wprowadzono specjalne prawo, że to zgromadzenie jest lepsze od innych. W czasie, kiedy je organizowano, warszawiacy nie raz i nie dwa przeżywali prawdziwy horror. W czasie tego marszu za zgodą organizatorów rzucano kostkami brukowymi, niszczono śmietniki, rowery, podpalono mieszkanie ludzi, którzy mieli nieszczęście mieszkać w pobliżu tego marszu. Ale nie tego dotyczy to wejście. Atakowano. Mówię o charakterze tego marszu, ponieważ dzisiaj prokuratura weszła do Roberta Bąkiewicza w związku z tym, co się wydarzało na tych marszach. Wykrzykiwano tam, a dokładnie w związku z tym, że uczestnicy tego marszu też wygłaszali groźby karalne wobec innych osób. Na transparentach były hasła nawołujące do nienawiści i przemocy wobec innych osób, których organizatorzy tego marszu nie uznawali za prawdziwych Polaków. Wiele osób było tym marszem przerażonych i doszło nawet do tak kuriozalnych sytuacji, że w którymś roku przed tym marszem wojewoda zażądał od miasta Warszawy, żeby z trasy tego marszu, to się nigdy nie zdarza, a przez stolicę przechodzi wiele manifestacji, usunięto wszystkie meble miejskie, rowery, ławki, śmietniki, ponieważ wiedziano już, że jego uczestnicy będą demolować miasto. To kosztowało miasto 400 tysięcy. Tysiące rodzin z małymi dziećmi, rodzin, które uczestniczą w tym marszu. Pani zauważyła? Czy nie? Tak, zauważyłam. Byłam na tym marszu kilka razy i naprawdę byłam przerażona, że ludzie nielegalnie używający tam środków pirotechnicznych, tych na przykład, które podpaliły mieszkanie jakimś ludziom, te środki odpalają na przykład w w odległości 2 metrów od wózka, w którym jest roczne dziecko. Jestem przerażona przebiegiem i tym, na co pozwalał Robert Bąkiewicz jako organizator tego marszu i inni jego organizatorzy. Był on pełen przemocy. Pozwoli pan poseł, że jeszcze tutaj dopytam, bo to jest bardzo interesujące, co pani mówi, bo pani mówi o marszach w liczbie mnogiej, a tutaj wiemy, że to wejście dzisiaj siłowe dotyczy wydarzeń z 2018 roku i konkretnej sytuacji jednego jakiegoś uczestnika. W tle słyszymy, że prokuratura bada już, albo chce się zająć kwestią haseł, kwestią tego, co na transparentach. To jest jakby w tle tego wszystkiego, ale bo pani mówi tak, że zmieniono przepisy. To dlaczego dzisiaj nie zmienicie przepisów, nie wprowadzicie jakiegoś rozporządzenia, tak gdyby ten marsz przebiegał po prostu legalnie, zgodnie z prawem, tylko wchodzicie siłowo do siedziby marszu, zabezpieczacie serwery, zamykacie serwery, włamujecie się, znaczy wchodzicie siłowo też człowiekowi o godzinie 6 nad ranem do domu. To wie pani, to w warstwie takiej deklaratywnej i logicznej tutaj coś nie gra. Nie no, wszystko gra. Prokuratura działa tutaj jak najbardziej zgodnie ze swoimi możliwościami prawnymi. Wynika to z takiego faktu, że ci ludzie, którzy podczas tego marszu wypowiadali groźby karalne, że te nienawistne hasła nawołujące do przemocy wobec ludzi, pytano o to wielokrotnie i wielokrotnie organizatorzy marszu, w tym pan Robert Bąkiewicz, twierdzi, że nie wiedzą, co to za ludzie, nie są w stanie pomóc, nic o tym nie wiedzą, po czym nagle okazało się, przyznaje pani, że to wejście dzisiaj ma na celu delegalizację tego marszu. Nie, ma na celu zdobycie dowodów, które jak się okazało... Po co? Po to, żeby zdelegalizować ten marsz? Po to, żeby móc osoby odpowiedzialne za łamanie prawa podczas tego marszu. Nie chodzi o to, żeby zakazać tego marszu. Dlaczego? Nie ma takich planów? Nie ma takich planów. Chodzi tylko o to, żeby osoby odpowiedzialne za przemoc wobec tego marszu, w trakcie tego marszu i łamanie prawa w trakcie tego marszu za to odpowiedziały. Tak. Dobrze, jak każdy i poproszę o kropkę, bo do tych haseł jeszcze przejdziemy za chwilkę w formule tak zwanego ad vocem. Chcę się pana posła zapytać, czy ma pan dzisiaj wrażenie, że właśnie zmierza to do tego, by zdelegalizować marsz, by być może wsadzić do aresztu wydobywczego kolejne osoby. Jest to teraz ostatnio bardzo w Polsce, jak wiemy, popularne. I jest to taki też ruch poniekąd, jak mówi dzisiaj sam Robert Bąkiewicz, akt zemsty, bo ostatnio też Robert Bąkiewicz był bardzo aktywny. Siedział tutaj kilka dni temu nawet na pana posła miejscu i powiedział, że rozważa, że nie wyklucza swojego startu w wyborach prezydenckich. Później zorganizował duży happening na ulicach Warszawy. To się jakoś tak wszystko składa w jedną całość. Ma pan poseł dziś takie wrażenie, że chodzi o to, żeby właśnie zdelegalizować marsz i rozpocząć wielką burzę w momencie, w którym no, jesteśmy już pewnie w przededniu organizacji kolejnego tego wydarzenia. Tak, ja myślę, że w tym coś na rzeczy jest, ale zanim postaram się odpowiedzieć na pani pytanie, to odniosę się jeszcze do wypowiedzi mojej poprzedniczki, która w moim przekonaniu pomyliła marsze. To, o czym pani mówi, to tak jakby dotyczyło marszu kobiet i tych wszystkich protestów z tymi czerwonymi błyskawicami, gdzie tam rzeczywiście było pełno mowy nienawiści, obrażanie funkcjonariuszy państwa polskiego i taka to była rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o Marsze Niepodległości, oczywiście pewnie się zdarzyły tam pojedyncze przypadki, tak jak zresztą dzisiejsza akcja bodnarowców została wymierzona przeciwko Bąkiewiczowi i temu stowarzyszeniom w kontekście jednego występku jakiejś osoby, która w 2018 roku, a więc 6 lat temu, głosiła jakieś hasła, no, które można by było uznać za mowę nienawiści. Ale to nie w tym rzecz. Dzisiaj widzimy w sposób ewidentny, że Donald Tusk wraz z tym człowiekiem, który jest przyczyną wszelkich nieszczęść w polskim prawodawstwie, a więc prokuratorem generalnym Bodnarem, uczynili jedną wielką prowokację, prowokację wobec Polski, bo tak to trzeba powiedzieć, prowokację wobec środowisk konserwatywnych, niepodległościowych i to w nieprzypadkowym czasie, na 2 miesiące przed Marszem Niepodległości, który w moim przekonaniu odbędzie się i pewnie będzie jeszcze bardziej liczny niż dotychczas. No właśnie, myśli pan, że efekt będzie zupełnie odwrotny? Efekt będzie zupełnie odwrotny. To jest tak zawsze. To, co Donald Tusk wymyśli, to zawsze musi spalić u niego na panewce. Natomiast marsz będzie jeszcze bardziej liczny. Natomiast chcę powiedzieć... Oby nie łamał prawa. To już do kropki. Zgadza się, ale zawsze, i to pani doskonale o tym wie, że zawsze... tam, gdzie jest dużo ludzi, są jacyś prowokatorzy. Zapomnieliśmy tutaj powiedzieć o tych prowokacjach, które odbywały się bez mała każdego roku przed 2015 rokiem zarządów Tuska. Przypomnę chociażby przed ambasadą Federacji Rosyjskiej podpalona budka strażnika, kopanie uczestników marszów. To wszystko było ewidentne i jakoś tak się później poukładało, że od kiedy Platforma straciła władzę, te marsze odbywały się generalnie rzecz ująć można w wielkim spokoju. Oczywiście, że gdzieś tam były jakieś prowokacje, no ale to wszystko rzeczywiście jest trudne do ogarnięcia i jestem przekonany, że to dzisiejsze wydarzenie z całą pewnością odwróci się przeciwko Tuskowi. I teraz chcę Państwa dopytać o te hasła, o których tutaj Pani wspomniała, jak Pani mówi, obraźliwe, wulgarne, namawiające do hejtu, do nienawiści. I zastanawiam się tak, czy nie mamy tutaj jednak do czynienia z pewną hipokryzją, bo wie Pani, z jednej strony to, co się dzieje na Marszu Niepodległości się Waszym środowiskom nie podoba, z drugiej strony wiemy, że umarzane są sprawy tych osób, które obrażały głośno żołnierzy, polski mundur. Te sprawy są dziś umarzane. Co więcej, człowiek, który dziennikarz, nazywa się dziennikarzem, który porównywał żołnierzy do SS, został teraz, jakiś czas temu już, dyrektorem odpowiedzialnym za publicystykę w nielegalnej telewizji. Więc jak rozumiem, jest na to zgoda. Pani się śmieje, a dla mnie to śmieszna sprawa nie jest. Telewizja publiczna jest legalna. Idąc dalej, jest nielegalnie przejęta, więc jest nielegalną telewizją i tej nomenklatury będziemy się trzymać. Ja wiem, że Państwo macie tutaj osobną nomenklaturę i osobne państwo w ogóle, ale no... Tylko jeszcze nie zadałam pytania, tylko pozwoli Pani, że szybko skończę. I mamy ostatnie wydarzenie pod tytułem Campus Polska i Silent Disco, na którym to wykrzykiwano w obecności konstytucyjnych ministrów, którzy stali za konsoletą, wulgarne słowa pod adresem formacji, która Wam się nie podoba. Namawiano młodzież do właśnie takiej zabawy. I gdzie tu jest logika? I pytam wręcz o tą hipokryzję. Czy nie jest Państwu dzisiaj wstyd wychodzić i mówić o wulgarnych hasłach, które gdzieś tam jednostkowo wybrzmiały na jakiejś spontanicznej imprezie, podczas gdy mamy z drugiej strony konstytucyjnych ministrów, Campus Polska i jechać PiS? Gdzie tu jest logika? Wie Pani co, te marsze organizowane, Marsz Niepodległości i też ta druga zadyma organizowana 1 sierpnia przez skrajnie prawicowe środowiska, w tym pana Bąkiewicza, przy wsparciu prawicowej władzy, one się działy także wbrew na przykład powstańcom warszawskim, którzy wielokrotnie mówili, czyli ci ludzie, którzy naprawdę przelewali krew za ojczyznę, że nie życzą sobie, żeby wulgarne, przemocowe, odbierające prawo do polskości ogromnym grupom ludzi, hasła organizatorów tych marszów, bo na te marsze rzeczywiście przychodzą różni ludzie. To jest fakt, także rodziny z dziećmi. Natomiast problemem jest to, że do przemocy i nienawiści namawiali organizatorzy, właśnie umożliwiając różnego rodzaju potworne Gdyby hasła. Tak było, to wie Pani co, zawiadomienia do prokuratury posypałyby się bardzo szybko. Tylko prokuratura podlegała wtedy politycznie całkowicie panu Ziobro i nie podejmowała tych spraw. A teraz faktycznie funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, tak jak zapowiadaliście, została szybko oddzielona. Tak. Dobrze, to ja jeszcze tylko Pani powiem tytułem uzupełnienia, bo chciałabym też, żebyśmy w tym programie byli w zgodzie z prawdą. Tak. Bo powołuje się Pani na powstańców warszawskich, to też przypomnijmy, że taki właśnie powstaniec warszawski był w klipie promującym Marsz Niepodległości, to po pierwsze. A po drugie, jeśli się nie przesłyszałam, to nazwała Pani zadymą Marsz Niepodległości. Tak Pani myśli? No tak, bo impreza, podczas której niszczy się własność miasta, za co miasto, czyli my, jego mieszkańcy, płacimy kilkaset tysięcy co roku za naprawę szkód po tym marszu, podczas której nie szanuje się cudzej własności, podpalając komuś mieszkanie, podczas której atakuje się policjantów, dziennikarzy. Nie ma Pani wrażenia, że obraża Pani pół miliona osób, które wzięły udział wtedy? Nie, tak jak powiedziałam wyraźnie, mówię o organizatorach, bo to organizatorzy... Nie, no, mówi Pani o zadymie, o tym, że Marsz Niepodległości I tę zadymę tworzą organizatorzy, bo to oni decydują o charakterze imprezy. To oni decydują, czy jakieś hasła mogą tam paść lub nie. A hasła nawołujące do przemocy padają tam co roku. Panie pośle, moment, ale nawiązując do tego, co tu tu pani powiedziała, jeżeli to organizatorzy decydują o tym, co ludzie mają na transparentach przychodząc na protesty, to ja tylko przypomnę marsz tak zwany Miliona Serc i inne marsze przedwyborcze organizowane przez Platformę i Donalda Tuska i jechać PiS na tych transparentach i idąc tym tokiem rozumowania, no to Donald Tusk odpowiada tak za to, co było na tych hasłach. Reakcji nie było. No właśnie, gdzie tu logika? To jest bardzo dobrze podniesiony tutaj argument w kontekście organizatorów marszy. I tu rzeczywiście jest to duży problem dla każdego organizatora. Natomiast ja jestem zadziwiony tym, o czym pani mówi. Marsze patriotyczne, które mają przede wszystkim kształtować postawy patriotyczne pośród młodego pokolenia Polaków, nazywać zadymami. I tak piekielnie jest walczać. Czyli niszczenie rowerów, koszów na śmieci i ławek to są patriotyczne postawy? To są dwie różne sprawy. Nie niszczenie rowerów, bo przed tego typu działaniami to miasto powinno zabezpieczyć, żeby to mienie, które jest narażone na ewentualne szkody w związku z przejściem takiego marszu, powinno to być zabezpieczone. Ja wiem jedno, że dla lewicy, wy się ścigacie dzisiaj z Tuskiem, kto jest bardziej lewacki, Nowa Lewica czy też Platforma Obywatelska, która już nie ścigacie się, nie jesteście żadną lewicą, bo jeśli przyjąć stary, że tak powiem, podział sceny politycznej i środowisk, które w polityce funkcjonują, to wy dzisiaj nie macie nic wspólnego z lewicą, bo lewica była zawsze utożsamiana z tymi działaniami, które miały służyć tym najbiedniejszym. I właśnie tego nie robicie. Polecam jeśli widzom chcecie, przyjrzenie się temu, co robi nasza ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki poznawania historii i dbałości o pamięć historyczną Polaków, to nic wspólnego z lewicą nie ma. Nie, Lewica się jeszcze dzieliła. Niecała. Była też lewica patriotyczna. Proszę Państwa, i teraz to jest ten moment, w którym ja dyscyplinuję swoich gości. Pytanie do Państwa, czy ten dźwięk, który prezentowała na początku programu, jest słyszalny, czy musimy podkręcić trochę głośniej? No, może gdzieś tam go słyszymy. No to całe szczęście. To ja w takim razie poproszę o przestrzeganie reguł gry i zachęcam do powrotu. Oczywiście to jest bardzo ciekawa rozmowa. Czwarta runda służy właśnie do tego, by zadawać sobie wzajemne pytania i w taką interakcję wejść. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do rundy drugiej. O zwijaniu polskiej gospodarki mówi dziś sporo ekspertów, publicystów, ekonomistów w kontekście tego, co dzieje się na przykład w PKP Cargo. Wiemy o tym, że wczoraj odbył się spory protest na torach. Wiemy, że ponad 4000 osób ma zostać zwolnionych. No i nie mamy konkretów tak naprawdę, w którą stronę to idzie. Czy ta spółka będzie sprzedana, czy będzie sprywatyzowana, czy będzie zwijana. No nie ma takich jasnych i precyzyjnych komunikatów, które pozwoliłyby tym ludziom także, którzy protestowali, spać dziś spokojnie. Dodatkowo informacja dosłownie sprzed kilkunastu minut. Zawiadomienie do prokuratury na Jacka Sasina właśnie zarząd tej spółki skierował. Przypomnijmy, Jacek Sasin był ministrem aktywów państwowych. Chodzi o, w oficjalnym komunikacie czytamy, że chodzi o niedopełnienie obowiązków, niepodpisanie umowy dotyczącej transportu węgla. Na razie to jest wszystko enigmatyczne, ale wczoraj bardzo głośno w mediach było o tym proteście. Bardzo głośno było o złej kondycji finansowej tej spółki. Pytaliśmy, jak to jest możliwe, że jeszcze niedawno przed wyborami ta spółka miała się dobrze, kilka miesięcy po wyborach nagle okazało się, że się nie da. Był to wczoraj bardzo głośny temat, a dziś wydaje się, że taka próba troszkę odbicia piłeczki, przekierowania rozmowy o tej spółce na inne tory. Czytamy o tym zawiadomieniu do prokuratury. Czy państwo, po pierwsze, czy moi goście są w stanie mi dziś powiedzieć, w którą to stronę idzie, tak by uspokoić pracowników, rodziny, bo nie mówimy o 40 osobach, nie mówimy o 400 osobach do zwolnienia, tylko ponad 4000 osób, jest już nawet konkretna lista nazwisk. To po pierwsze, a po drugie, o co chodzi z tym zawiadomieniem? Czy możemy coś więcej powiedzieć, panie pośle? No tak naprawdę z zawiadomieniem to nie wiemy, o co chodzi, bo jak już to zawiadomienie powinno być skierowane przez zarząd PKP Cargo względem Donalda Tuska, który jest premierem polskiego rządu i to polski rząd jest winien temu, aby zabezpieczyć to roszczenie, które powstało w czasie COVID-u, kiedy to trzeba było zorganizować odpowiedni transport, tak aby do różnych miejscowości w Polsce przewieźć ogromne ilości węgla. I to, że w tamtym czasie to porozumienie zostało zawarte z premierem Mateuszem Morawieckim jako premierem polskiego rządu, to wcale nie zwalnia dzisiaj obecnego rządu, bo przecież jest ciągłość władzy, żeby zabezpieczył to roszczenie PKP Cargo. Tak się jednak nie dzieje. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za wyjątkiem tego jednego roku, kiedy były rzeczywiście problemy z transportem węgla, PKP Cargo miało dodatni wynik finansowy. 148 milionów chyba w 2022 roku i 28, o ile dobrze pamiętam, w 2023 roku. A teraz mamy postępowanie sanacyjne i zwolnienie. Jak pan to tłumaczy? No, postępowanie sanacyjne ma swój, że tak powiem, swoje działanie, które ma doprowadzić do tego, aby umniejszyć wartość spółki PKP Cargo i sprzedać ją za tanie pieniądze, tak aby otworzyć rynki dla innych podmiotów, przede wszystkim dla Deutsche Bahn, jak i również dla ukraińskiej spółki, która będzie operować, już operuje na polskich liniach kolejowych w kontekście przewozów towarowych. I taka jest prosta droga. My to znamy przecież z prywatyzacji PKP Energetyka, tak? Pamiętamy, że została sprzedana za małe pieniądze do podmiotu zagranicznego i później za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, musiała odkupić z rąk zagranicznych strategiczny podmiot dla polskiego kolejnictwa. I kropka. Czy taki będzie scenariusz, jaki nam tutaj nakreślił pan poseł? Czy właśnie w tą stronę to zmierza? Bo fakty są takie, że pracownicy Deutsche Bahn byli widziani na miejscu, tak? Przyjechali samochodem na niemieckich blachach, w kamizelkach, jeśli są z Niemiec, to logiczne. No oczywiście, że logiczne, tylko czy można to jakoś logicznie wytłumaczyć? Jeżeli pani mówi o tym, że to jest logiczne, to proszę nam to logicznie wytłumaczyć, co oni tam robili na pokładzie. Nie znam tej sprawy, nie wiedziałam, że będziemy rozmawiać o PKP Cargo, nie, no, więc o gospodarce nie mogę się odnieść. Szeroko rozmawiamy. No właśnie, więc rozmawiając szeroko, tak jak sam mój przedmówca powiedział, ta sprawa ma swój początek kilka lat temu. Koalicja 15 października jest u władzy od kilku miesięcy, od grudnia. Ale właśnie więc, zanim doszła do władzy, ta spółka była na szczycie. Więc niestety musimy ponosić jakby rezultaty wieloletnich działań Prawa i Sprawiedliwości. Wybrzmiewają w każdej spółce. Także teraz. Więc to, że obarcza się odpowiedzialnością rząd, który rządzi od kilku miesięcy za kłopoty spółki, które zaczęły się kilka lat temu. Ale pani wie, że to jest jedna spółka. Dosyć nieobiektywne działanie. Mamy Orlen, mamy Pocztę Polską. Tych przykładów jest bardzo wiele. Każda spółka wszędzie gorzej pod waszą kuratelą. W Orlenie też jakby jest prokuratura i powstają raporty dotyczące niewłaściwego wydawania pieniędzy publicznych poprzez tę spółkę. Wspomniała pani też pana Sasina, który, o ile dobrze pamiętam, był związany z problemem wydania 70 milionów na wybory kopertowe, które się nie odbyły. Ogólnie jeśli chodzi o wyprowadzanie publicznych pieniędzy, to niestety Prawo i Sprawiedliwość tutaj wiele rekordów zrobiło. Nawet wspomniany wcześniej pan Robert Bąkiewicz, z tego co pamiętam, dostał kilkanaście milionów na swoje rozliczne działania. Tylko ucieka pani od tematu. Nie, to jest dokładnie ten temat. Bo ja pytam, czy chcecie prywatyzować, a pani mi tutaj naokoło o jakichś pieniądzach wydanych na temat dotyczący gospodarki polega na tym, czy właściwie dobrze zawiaduje się publicznymi pieniędzmi. I dlatego pytam, więc czy wy dobrze zawiadujecie pieniędzmi publicznymi, skoro pod waszą kuratelą spółki Skarbu Państwa nurkują i szorują po dnie. Dlatego o to pytam. I teraz, jeżeli pani pozwoli, kolejny przykład z ostatnich dni. Tym razem o PZU chcę zapytać, bo to też jest głośna sprawa. Po 40 sekund państwo będziecie jeszcze mieli. Bo tutaj w mediach pojawia się takie pytanie, czy PZU pozbędzie się chociaż jednego banku, tak? Tutaj mowa jest o dwóch bankach, o PKO i o banku Alior, ale podobno minister, w ogóle ministerstwo MAP naciska na to, by coś z tą sprawą zrobić, bo te banki podobno dla PZU są bardzo niewygodne i oczywiście scenariusze są wiadomo jakie, albo sprzedać, albo to jakoś połączyć. I pytanie do państwa, w którą to stronę będzie szło, bo tam na pokładach i tych banków i PZU znowu wielkie poruszenia, ludzie nie wiedzą, czy będą zwalniani, czy będą jakieś łączenia, czy będzie prywatyzacja, czy któryś z banków zostanie sprzedany. 40 sekund, panie pośle. Chciałem się jeszcze odnieść tutaj do tej sprawy, którą pani tutaj mówiła. Więc jeśli chodzi o PKP Cargo, to sprawa jest stara. 2011 rok. Za czasów pierwszego rządu Tuska chciał już to sprywatyzować. Dzięki pracownikom udało się przyjąć w miarę korzystny obrót, bo nie sprywatyzowano tego. Spółka poszła na giełdę z zachowaniem pakietu kontrolnego po stronie Skarbu Państwa. Wydawanie pieniędzy, o których pani tak nas tutaj zadaje nam to. 200 miliardów dla podmiotów gospodarczych w czasie COVID-u, 300 miliardów dla emerytów i młodzieży w programach socjalnych, 100 miliardów dla samorządów terytorialnych. Dobrze, ale nie o sprawach socjalnych. Teraz, panie pośle, no tak, krótki komentarz z pana strony OPZU. Był zarzut z tego tytułu, że my wydawaliśmy pieniądze lekką ręką. No, tak nie jest. Tak nie jest. Polska była państwem bogatym, ludziom się żyło lepiej i ludzie też mieli w kieszeniach. Dzisiaj im portfele chudną. A jeśli chodzi o PZU, kierunkowym pytaniem było, co dalej będzie. To jeszcze dajmy Powtórka z tego, co było wcześniej, za pierwszego Tuska, a więc sprywatyzowanie wszystkiego, co jest srebrem narodowym ale tak szybko? W naszych rękach. Tak. No przecież są bardzo wyraźne sygnały. Natomiast zarówno PKP, Bank Państwowy, jak i Bank Alior są w bardzo dobrej kondycji, zresztą podobnie jak i PZU, więc to budzi ogromne zdziwienie. Dobrze, i 40 sekund dla pani, znaczy 50 umówmy się, bo wie pani, jeżeli czytamy, że minister aktywów państwowych z waszego nadania Jakub Jaworowski naciska na PZU, by coś ze sprawą tych banków zrobić, no to jak i to w mediach branżowych czytamy, w wielu źródłach, no to pytanie o prywatyzację albo jakieś dziwne ruchy łączenia się pojawia automatycznie, trudno ich nie zadawać. Tak, oczywiście, natomiast ja odpowiem na to, co mówił pan, a mówił o tym, jak to świetnie się wszystkim wiodło. No gdyby tak się wszystkim świetnie wiodło, państwo byście rządzili dalej. No tak to działa. Ludzie chcą, żeby rządzili ci, którzy sprawiają, że im się spokojnie i bezpiecznie żyje. Przegrali wybory. Niestety wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No, nie. No jak to nie? Prawo i Sprawiedliwość wygrało i powstała koalicja 13 grudnia, koalicja przegranych podmiotów politycznych i wy tak dzisiaj Polską... Powinna mieć taki przycisk, proszę państwa, tutaj, który nas po naszej stronie. No nie, jaka arytmetyka? Taka, że jednak nie, no, na koalicję 15 października wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ale mówimy o tym, jakie koalicje wygrywają i nasza koalicja. Dobrze, i widzi pan, panie pośle. Jaka koalicja? Panie pośle, halo, panie pośle, Lewica. No nie, panie pośle, kochany. Niech pani da spokój. Wygraliśmy wybory i utworzyliśmy rząd. Przypominam, że najgorszy wynik, chyba żeście w tej koalicji 13 grudnia zrobili. Mogę mieć głos, bo nie miałam tych 50 sekund. Nie miała pani oczywiście, że tak. I teraz widzi pan poseł. No mamy taką sytuację, że muszę od początku wystartować zegar, ponieważ praktycznie całą wypowiedź pan zagadał. Proszę o trzymanie się reguł. Ja wiem, że one są trudne. One wymagają dyscypliny, ale taki jest właśnie ten program. Zegar, czas, no, start, ja jeszcze raz. Ale nie, no to do reagowania jest runda czwarta. No widzi pan, pan mówił swobodnie przez 50 sekund, więc muszę tutaj stać na straży też pewnej sprawiedliwości czasowej. 50 sekund dla pani, ale bardzo proszę też nie robić takich uników i odpowiadać na moje pytania. O PZU teraz konkretnie pytam. No więc tak, 15 października wybory wygrała koalicja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Trzeciej Drogi. Państwo, pomimo że przegraliście te wybory, próbowaliście utworzyć rząd. Ale ja nie mogę milczeć, jeśli ale jest musi mówiona pan, nieprawda, jak pan przyjmuje zaproszenie do tego programu, to musi pan milczeć. On ma pewne zasady. No. PiS niestety zwykle właśnie łamie zasady i to był ten problem, dla którego ludzie już nie chcieli, żebyście rządzili, tak bo łamaliście mnóstwo zasad. Pełno zasad było łamanych podczas kiedy rządziliście i ludzie powiedzieli dosyć, chcemy państwa praworządnego. My wygraliśmy wybory. Rzeczywiście dopiero w grudniu pozwoliliście, żeby ten wynik wyborów stał się ciałem i mogliśmy utworzyć rząd. Więc tak, teraz rzeczywiście od kilku miesięcy rządzimy, natomiast jest trochę za wcześnie na pytania o to, co robimy z gospodarką, bo głównie sprzątamy po Prawie i Sprawiedliwości przez te wszystkie miesiące. Dlatego naciskacie na PZU, by pozbyła się, ktoś tam podjął decyzję, by się pozbyć jednego z banków albo sprzedać? Jaki jest efekt tego waszego sprzątania? Moment, panie pośle, naprawdę, jaki jest efekt? No taki, że PKB rośnie, o czym donosiła Rzeczpospolita w drugim kwartale. Inflacja też. I naprawdę gospodarka ma się dobrze. I dlatego inflacja wystrzeliła? No bo wie pani, nie, no bo przed wyborami słyszeliśmy, że inflacja jest wysoka, bo PiS źle rządzi, a teraz mamy sytuację taką, że inflacja wystrzeliła i słyszymy z ekspertów, że do pierwszego kwartału przyszłego roku ta inflacja cały czas będzie rosła. No Rzeczpospolita, to jest konserwatywny dziennik. No chyba najbardziej. Gdzie pani to wyczytała? Zaskakujące ożywienie inwestycji. GUS potwierdził, że PKB wzrósł o 3,2% w drugim kwartale, czyli o ile przez miesiąc się nic radykalnie nie zmieniło, wszystko jest dobrze. Konsumpcja wyraźnie poprawia wynik gospodarczy, ale inwestycje także zaskoczyły pozytywnie. Proszę państwa, dobra, polska gospodarka urosła. Teraz idziemy dalej. Nie, proszę państwa. Panie pośle, Rzeczpospolita. Ja teraz puentując tę rundę powiem tak. Pan poseł oczywiście miał prawo do tego, by się unosić, bo fakty są takie, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrała te wybory, ale nie miała zdolności koalicyjnej. Więc tutaj trzeba oddać jakby pewną sprawiedliwość. Natomiast już na totalną puentę chcę powiedzieć, że też nie widzę tutaj logiki, bo pani przytacza nam artykuł z Rzeczpospolitej, gdzie słyszymy, że gospodarka ma się nieźle. I teraz logika państwa jest taka, że jak można się czymś pochwalić, no to to jest nasza zasługa, bo my rządzimy od kilku miesięcy, ale jak się trzeba wytłumaczyć ze złej kondycji spółek, no to my się nie możemy tłumaczyć, bo rządzimy za krótko, a to są spadki po poprzednikach. Ja to państwu mówię, bo dostrzegam tu brak pewnej logiki i pewną hipokryzję, ale być może się mylę. Myślę, że dadzą nam tutaj widzowie też pewien sygnał od siebie. Przypominam, że w 5. rundzie będę odczytywała pytania od widzów i do tej aktywności bardzo serdecznie zachęcam. Trzeba zajrzeć na X i pod hashtagiem Bitwa Polityczna można zadawać pytania, nawiązywać do tych naszych dyskusji. Zapraszam państwa serdecznie, a teraz przechodzimy do rundy trzeciej. Ja troszkę o tej hipokryzji dzisiaj mówię, bo właśnie w rundzie trzeciej chcę o niej porozmawiać szerzej, proszę państwa. A zacząć chcę od religii i od tego, co wokół marszałka Szymona Hołowni się ostatnio wydarzyło. To znaczy zbulwersowany był pan marszałek Hołownia, że jego córka nie została przyjęta do katolickiej szkoły. Całe larum podniesione, oczywiście media liberalno-lewicowe stoją za marszałkiem, że to wielki skandal i tak dalej, no ale z drugiej strony przecież widzimy, co się dzieje z religią w szkołach, jakie są ruchy. Mamy postanowienie, zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, z którego jasno wynika, no, że nie można tutaj żadnych ruchów z nauką religii w szkole robić, a pani minister Nowacka mówi, ale generalnie ja mam Trybunał Konstytucyjny tam, gdzie słońce nie dochodzi, dyrektorzy mają wypełniać moją wolę, bo jest rozporządzenie. Dyrektorzy są w pewnym pacie, no bo nie wiedzą, co robić. Jakbym była takim dyrektorem, to powiem państwu szczerze, że też nie wiedziałabym, co robić, bo jak się postawię pani minister, to może nie będę za chwilę dyrektorem, ale jak wypełnię jej wolę, to być może za chwilkę będę prawnie odpowiadała za to, że postanowień Trybunału Konstytucyjnego nie wypełniam. Więc w takiej żyjemy rzeczywistości. No i jest wielkie larum podniesiony. Pan marszałek Hołownia i Polska 2050 przecież należy do tej koalicji rządzącej. Przecież macie swoich ministrów w każdym ministerstwie. I jest larum, że jego córka do szkoły katolickiej nie została przyjęta. Hipokryzja. Ludzie mówią, internauci piszą, że to hipokryzja. Półtorej minuty. Rzeczywiście prawica przyzwyczaiła ludzi w Polsce, próbowała przyzwyczaić, dlatego straciła władzę, że biskupi Kościoła katolickiego mają prawo wpływać na polskie prawo. Bez żadnego trybu, prawem kaduka mają prawo się wtrącać. Ale do czego pani teraz nawiązuje? Bo ja nie rozumiem. W każdą sferę życia. Nawiązuje do tego, że publiczna szkoła w Polsce służy wszystkim uczniom i zgodnie z artykułem 54 Konstytucji nie ma prawa wtrącać się w to, jakiego wyznania są ci uczniowie, w co wierzą, z jakich rodzin pochodzą i tak dalej. Szkoła katolicka z samej nazwy, mówię o szkole publicznej, ale ja mówię o szkole katolickiej, do której nie została przyjęta ta dziewczynka. A ja mówię o tej sytuacji, o której pani wspomina. Ministra Nowacka próbuje naprawić pewną ogromną niesprawiedliwość, polegającą na tym, że nieobowiązkowe zajęcia z religii, na które chodzi część dzieci, wkładano dla wygody katechetów, a nie tych dzieci, bo nawet dzieciom chodzącym na religię jest lepiej, kiedy w środku dnia mają matematykę i fizykę, a o 16 religię, a nie odwrotnie. Ale natomiast ja w ogóle nie dla wygody katechetów, bo tu się z panią zgadzam, że lepiej, żeby ta religia była na koniec, no właśnie, ale dlaczego ma być okrojona? Nie, więc dlaczego? Ja mówię o tym, co chce zrobić. Bo pani mówi o tym najwygodniejszym aspekcie. Mówię o tym. Ministra Nowacka póki co powiedziała tylko tyle. Proszę o organizowanie tych nieobowiązkowych zajęć po lekcjach, a jeśli nie ma minister Nowacka powiedziała dużo więcej. Okrajamy lekcje religii z 2 do 1 i robimy tak, że religia nie wlicza się do średniej. Tak, więc ponieważ no właśnie, nie to nie mówmy tylko o tym najwygodniejszym. No bo pani wie o tym na pewno tak jak nasi widzowie, wie, że bardzo dużo dzieci było posyłanych na te zajęcia nie z powodu tego, że mogły się nauczyć o wierze i tak dalej, tylko po to, żeby podnosić średnią. Skąd to larum dotyczące córki Szymona Hołowni? Tylko 15 sekund, tak, bardzo proszę. Szymon Hołownia to prawicowy polityk, bardzo bliski Kościołowi, mający prawicowe katolickie. Od zawsze. Napisał kilkanaście książek o tym. A to, że ktoś napisał książki, o niczym nie świadczy. No nie, no świadczy. Jest to człowiek, ja się z tego nie cieszę w ogóle. Jest to człowiek bardzo związany z Kościołem katolickim i jestem pewna, że dla niego religia katolicka jest istotna w jego życiu prywatnym. Więc trudno mi zrozumieć, dlaczego katolicka szkoła nie pozwoliła jego dziecku, bo to jest wiedza publiczna o tym człowieku, nie pozwoliła jego dziecku zapisać się do tej szkoły. To niestety oznacza rzeczywiście dyskryminację dziecka ze względu na działania zawodowe rodzica. No nie powinno to mieć miejsca. I kropkę poproszę. No mówi się tak, że nie powinno się dzieci oceniać przez pryzmat zawodowych osiągnięć, bądź braku osiągnięć, bądź poglądów rodziców. Ale czy pan poseł tutaj nie ma takiego wrażenia, że jednak no mówimy o pewnej hipokryzji, bo nie słychać ze strony Szymona Hołowni, jeżeli jest faktycznie tak, jak tutaj pani mówi, że on jest człowiekiem prawicowym, wierzącym i tak dalej, i tak dalej. Nie było słychać protestu, kiedy no, koalicja chciała głosować, właściwie głosowano ustawy dotyczące aborcji. Ja nie słyszałam Szymona Hołowni, który w piątek zeszły wyszedł po konferencji pana premiera Tuska i minister Leszczyny, kiedy to tak naprawdę boczną furtką wprowadzono aborcję, dostęp powszechniejszy do aborcji. Do bezpieczeństwa i zdrowia. Ja nie słyszałam, żeby Szymon Hołownia wyszedł i powiedział, ja jako bardzo ważny koalicjant tego rządu się na to nie godzę, bo to jest obchodzenie prawa. Nie słyszałam jego głosu po tej, nie widziałam konferencji, ma takie możliwości, nie słyszałam orędzia telewizyjnego. Więc pytanie do pana posła, czy jest pan w stanie wytłumaczyć tę decyzję, którą podjęła dyrekcja tej szkoły? Z marszałka Hołowni jest taki katolicki polityk, że o tym zaświadczyła dyrekcja tejże katolickiej szkoły. Generalnie rzecz biorąc, to taka sprawa w ogóle nie powinna ujrzeć światła dziennego, a to, że to wyszło na jaw, to jest tylko i wyłącznie sprawa marszałka Hołowni. On powinien przed takimi decyzjami podjąć taką mocną, pozytywną refleksję, żeby w sensie negatywnym nie umoczyć w tym całym postępowaniu swoich dzieci. I sam powinien sobie przeprowadzić taki rachunek sumienia, na ile jego postawa w polityce ma związek z katolicyzmem. I to, co tu już dzisiaj zostało powiedziane, aborcja, sprawa dotycząca rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania religii, to jest nic innego jak uderzenie w polski kościół, w kościół katolicki, zresztą nie tylko w kościół katolicki, bo Rada Ekumeniczna wspólnie na konferencji prasowej z przedstawicielem Polskiego Episkopatu wystąpiła z wnioskiem do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o to, aby do Trybunału Konstytucyjnego skierowała wniosek o zbadanie konstytucyjności tego rozporządzenia. A może niech wniosek o zbadanie Kościół ma prawo wtrącania się do polityki, bo przedstawiciele tego Kościoła są też obywatelami. I tam, gdzie państwo polskie działa niezgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, Kościół katolicki ma prawo swoim owieczkom o tym powiedzieć, że tu i tu. Swoim owieczkom tak. Tak, no to ale pan mówi o czym innym. Pan mówi o tym, że biskupi próbują wpływać na prawo powszechne, to nie ma z tym żadnego związku. To nie ma z tym żadnego związku. Mamy artykuł 25 naszej Konstytucji o rozdziale państwa od Kościoła. Kościół w sposób ewidentny, Kościół w sposób prawo powszechne. Mają prawo, biskupi są tak samo obywatelami Polski i mają prawo wziąć udział w każdej debacie na temat stanowienia prawa. I stawiam kropkę, proszę państwa, ale tylko na chwilę, bo przechodzimy teraz do rundy czwartej. Panie pośle, kropkę postawiłam. Mówimy o wpływaniu bezpośrednim na prawo. Mają prawo wpływania na kształt prawa. Nie mają. Mamy rozdział państwa i Kościoła. Jak państwo słyszycie, lewica i prawica w tych tematach się raczej nie dogada. Zrobiła nam się prawdziwa państwa od Kościoła i próbujecie dyskryminować ludzi Kościoła, albowiem zabieracie im pewne prawa. absurdalne. I słyszycie Państwo? Cisza w studiu. Jeżeli tak ma wyglądać ten program, będę częściej wpuszczać bumper. Okay. Przeszliśmy sprawnie do rundy czwartej, bo to właśnie runda czwarta to jest ta arena do starcia poglądów, do dyskusji, do zadawania sobie wzajemnych pytań. Dlatego chciałam zrobić mały przerywnik. Jako pierwsze pytanie zadaje pan poseł. Pytanie do swojej interlokutorki. To ja zapytam o te sprawy, które dzisiaj żeśmy tutaj poruszali. Dlaczego polska lewica tak nienawidzi dzieci poczętych i nienarodzonych? Dlaczego chcecie tak łatwą ręką przechodzić o tych ważnych sprawach dla samostanowienia Polski i Polaków? Otóż z drugiej zaś strony bardzo mocno popieracie też nielegalną migrację. A pytanie poproszę. Więc tak, czy nie widzicie państwo tutaj tego, że uczestniczycie w samozagładzie Europy, która dzisiaj jest już zdominowana przez obce kultury, które akurat dbają o to, aby ich rodziny się pomnażały, rozwijały, a wy ciągle o tej aborcji, twierdząc o tym, że to jest prawo kobiety. Jeśli aborcja... Dobrze, pytanie, panie pośle. Dlaczego bo ono tak jest tak wielokrotnie złożone, 40 sekund macie państwo tylko na odpowiedź. Proszę, żeby te pytania były bez tezy i takie skondensowane. 40 sekund. Jest pan mężczyzną, więc nigdy panu nie groziła śmierć ani utrata zdrowia na skutek tego, że nie udzielono panu pomocy, bo był pan w ciąży. W Polsce w ostatnich latach na skutek waszego prawa kobiety w ciąży, które nawet czekały bardzo na dziecko, umierały, bo nie dostały pomocy w szpitalach. Jeśli chodzi o prawo do aborcji, to prawo polega na tym, że tylko kobieta, która jest w ciąży i która rozumie tę odpowiedzialność, mówię to jako matka dwójki dzieci, która w ciąży, kiedy ona była zagrożona, potwornie się bała, która od dnia urodzenia każdego ze swoich dzieci, każdego dnia boi się o nie, myśli o nie, wie jaka to jest odpowiedzialność. Wie to każda kobieta, która jest matką, nie wie tego żaden facet. To są inne emocje, to jest inny poziom odpowiedzialności. Więc powiem panu tak, o tym, czy kobieta przerwie ciążę, bez względu na to, jakie jest prawo w danym kraju, decyduje tylko kobieta. W Polsce aborcji jest wiele tysięcy rocznie, tylko ponieważ państwo stosujecie takie prawo bezwzględne, okrutne, to kobiety muszą to robić nielegalnie i w związku z tym ryzykują życiem i zdrowiem wtedy, kiedy muszą przerwać ciążę. Takie prawo jest prawem przeciwko życiu i bezpieczeństwu kobiet. Poproszę o kropkę i odpowiadając tylko troszeczkę tak... Odnosząc się do pani słów, też jako kobieta, myślę, mam do tego prawo, bo rozróżnia tutaj pani płcie. Grając trochę na takich niskich, mam wrażenie dzisiaj, przepraszam, że to powiem, niskich uczuciach, powiem pani jako kobieta, która też ma dwójkę dzieci, że ja absolutnie nie rozumiem tego, co w tym temacie robicie. Co więcej, powiem, nie rozumiem, jak można, obchodząc prawo, robić to, co zrobiliście w piątek, nawiązuję do tej konferencji. Bo teraz sytuacja jest taka, że kobieta, która będzie chciała zrobić aborcję, być może ktoś z państwa był wyłączony medialnie przez weekend i nie wie. Kobieta, która będzie chciała dokonać aborcji, pójdzie do psychiatry, załatwi sobie do tej pory papierek. Tak było, tak samo. To tylko zostało i nawet będąc w zaawansowanej ciąży będzie mogła pójść i zarządzać, ale tam to nie zostało doprecyzowane, więc takie są, wie pani, fakty. Nie. I teraz moje pytanie, które też kobiety, która była w ciąży i różne emocje no wtedy targały, zastanawiam się, jak ten psychiatra, który przyjmie tą kobietę, wie pani, on będzie w stanie z poziomu gabinetu swojego krzesła, swojej kanapy stwierdzić, że ta kobieta faktycznie, że jej stan zdrowia jest zagrożony i trzeba tej aborcji dokonać. No tak jak chirurg stwierdza, że jest potrzebna operacja, chirurg, psychiatria jest dziedziną medycyny. Ale moment, mogę dokończyć. A kobieta, która jest w ciąży, jest rozstrojona hormonalnie. I teraz jak ten psychiatra, który siedzi i rozmawia z tą kobietą, jest w stanie stwierdzić z poziomu swojego gabinetu, bez badań, bez dogłębnej analizy, czy to, co mówi ta kobieta, że ona czuje się zagrożona, że chce tej aborcji, to jest naprawdę ryzyko dla jej życia, czy to jest kwestia rozchwianych hormonów, nad którymi trzeba zapanować. Wie pani, to jest bardzo kontrowersyjny temat i ja przepraszam, ja się trochę uniosłam i odnoszę się do tego, co pani zrobiła, bo nie pozwolę też na to, by na tak niskich uczuciach tutaj... Niskie uczucia, mówi pani o miłości matki do dzieci? Nie, mówię o tym, że mówi pani o tym, że o aborcji może decydować tylko kobieta, bo to tylko jej sprawa dotyczy. Tylko ona bierze odpowiedzialność na całe życie za swoje dzieci. Ja myślę, że oglądają nas panowie, mężowie, ojcowie i oni też nie zgadzają się z tym, co pani... No, niech się nie zgadzają, natomiast fakty są takie, że kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko i rodzina się rozpada, to w 90% wypadków zostaje matka z tym dzieckiem. Tak. Że dług alimentacyjny w Polsce wynosi 14 miliardów i w 90% nie płacą go mężczyźni. Wszystkiego do jednego worka, nie, bo nie można dokonywać aborcji. Ale da mi pani odpowiedzieć, bo pani jest prowadzącą, a ja chciałabym coś powiedzieć, tylko a jestem gościnią w tym programie. Więc chcę powiedzieć, że póki co nasze państwo jest ustawione prawnie tak, że kobieta w o wiele większej mierze bierze na siebie odpowiedzialność za dziecko. Może państwo tego nie wiedzą, ale przerywają ciąże w większości. Były badania też CBOS-u na ten temat. Kobiety, które już mają dzieci, bo one rozumieją tę odpowiedzialność, rozumieją, czy mogą sprowadzić kolejne dziecko, czy mogą wziąć za nie odpowiedzialność i tak dalej. Mamy dużo pytań od widzów. Naprawdę chciałabym uszanować tę piątą rundę. Proszę zadać sprawnie jedno pytanie panu posłowi. Przechodzimy do tej piątej rundy, bo zbliżamy się do serwisu, a mamy dużo pytań. Dobrze. Panie pośle, ja mam takie pytanie, no bo rozmawiamy o tych uczuciach patriotycznych dużo w kontekście Marszu Niepodległości. No i ja, tak jak mówię, byłam na tych marszach, bo chciałam na własne oczy jako radna też widzieć, jak to wygląda. Były tam rzeczywiście rodziny z dziećmi, ale było też bardzo dużo bardzo agresywnych osób, które często wypowiadały hasła o tym, kogo trzeba wyrzucić z kraju, kto nie jest prawdziwym Polakiem, kogo powiesić i tak dalej. Pytanie jest takie, czy naprawdę pan uważa, że patriotyzm polega na tym, żeby wykluczać z Polski osoby, które mają inne poglądy, są Żydami, są jakimiś innymi narodowościami, są po innej stronie sceny politycznej. Czy to jest patriotyzm? I odpowiada pan poseł, 40 sekund. Nie, ja tak nie uważam. Polska akurat jest tym krajem, nie tylko w Europie, ale zaryzykuję, że w świecie, że ma bardzo bogate właśnie tradycje, jeśli chodzi o tworzenie wspólnoty narodowej, gdzie, w której to wspólnocie narodowej jest miejsce dla wielu, że tak powiem, narodowości innej nacji. Żyliśmy z Żydami, żyliśmy z Ukraińcami, żyliśmy z Litwinami. To jest nasza duma, prawda? To jest nasza duma. Żyliśmy pod względem religijnym z protestantami, z prawosławnymi, ze wszystkimi. Tak więc wy nam tego jako lewica nie zabierajcie. Tej wartości i tego przymiotu polskiego narodu. I przechodzimy do rundy piątej, bo mamy dużo pytań od naszych widzów. Poproszę o pierwsze pytanie. Pytanie do pani Agaty. Dlaczego obecnym władzom państwowym przeszkadza nasza religia katolicka? 40 sekund dla pani. Absolutnie nie przeszkadza religia katolicka władzom państwowym ani nikomu. Natomiast chcemy wrócić do praworządności i też do polskiej tradycji. To znaczy takiej, że w Polsce panuje wolność religijna i że nikt nie jest zmuszany do tego, żeby wbrew swojej woli wyznawać jakąś konkretną religię, tylko to, jaką religię pan wyznaje, zależy tylko i wyłącznie od pana. A to oznacza, że w takich instytucjach, które są publiczne i dla wszystkich, jak publiczne szkoły, musi panować neutralność religijna i zgodnie z naszą konstytucją, artykuł 48, 53, polecam państwa uwadze, rodziny mają prawo do tego, żeby nie mówić, do jakiej religii należą w instytucjach publicznych. To ma sens, wiemy z historii, a państwo nie ma prawa żądać tego rodzaju wiedzy od ludzi. Dlatego szkoła musi być domem dla uczniów bez względu na wszystko i nie powinna się tym interesować. Dlatego nieobowiązkowe zajęcia z religii. Najlepiej, gdyby były w kościele, ale jeśli nie, to powinny na pewno być po lekcjach, a nie w ich trakcie, bo to powoduje podziały religijne w szkołach. I kropkę poproszę o kolejne pytanie. W czasie przeszukania domu pana Ziobro i zajmowania TVP widoczna była tylko jedna Telewizja Republika i Na Żywo to pokazywała. Czy państwo uważają, że przejęcie mediów miało na celu ukrywanie akcji reżimu? Dlaczego Telewizja Republika nie jest wpuszczana na konferencję rządu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Dla nas niezmiernie ważne. Wczoraj kolejny raz nie zostaliśmy wpuszczeni na konferencję premiera Tuska, choć jak państwo dobrze wiedzą, pytań jest bez liku. Po 40 sekund zaczyna pan poseł. No ja nie odpowiadam za działania rządu w tej sprawie. Ale jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Nie, no bo to jest cała, że tak powiem, misternie utkana gra na początku władzy Tuska. telewizję przejął bezprawnie po to, żeby polskie społeczeństwo nie miało pełnej informacji, jak to się dzieje. Później, co było następnym? Prokurator krajowy nielegalnie odwołany, nawet można powiedzieć, że nie odwołany, a nielegalnie powołany nowy. Później Krajowa Rada Sądownictwa, zamach na Trybunał Konstytucyjny. No to są rzeczy, o których media, te głównego nurtu, które dzisiaj Tusk ma w swoim zasięgu, nie informują. I rzeczywiście tylko Telewizja Republika i inne telewizje niezależne od rządu są w stanie przekazać polskiemu społeczeństwu w miarę wiarygodną coś tam do tego, co pan poseł wymienił, można byłoby jeszcze dorzucać. No tak, nielegalne wyciąganie posłów z Pałacu Prezydenckiego, no tak, rozdzielanie szaf w KRS-ie. Trochę jest tych przykładów. I tak dalej, także tego... No. 40 sekund dla Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Dlaczego tak jest? Dlaczego nas nie wpuszczacie na konferencję? To rzeczywiście nie powinno mieć miejsca, tutaj się z państwem zgadzam. Każda telewizja powinna mieć prawo wejść na konferencję rządu czy ministrów. Nie znam tej sytuacji, ale na pewno uważam, że każdy... naciskać na pana premiera, mówić, że to błąd, nie słyszamy, że to będą konsekwencje prawne. Nie słyszamy tej sytuacji, na pewno powinniście państwo być wpuszczani tak jak wszyscy. Natomiast co do mediów, Prawo i Sprawiedliwość zamieniło media publiczne w tak zwane media narodowe, które stały się tubą propagandową hejtu, dyskryminowania, łamania prawa i tak dalej, więc rzeczywiście... Powrót do tego, żeby te media przestały być tą tubą, musiał być szybki, dlatego żeby przestała się stamtąd sączyć trucizna. I ale teraz te media publiczne, ależ to prawda, ale to nieprawda. Ja w mediach wypowiadano potworne rzeczy. Wiele razy występowałem z politykami Platformy Obywatelskiej, Lewicy, całej dawnej opozycji. A pamięta pani, zapytam tak jeszcze przekornie, bo akurat miałam ten zaszczyt i przyjemność prowadzić programy publicystyczne do samego końca w TVP Info, wtedy jeszcze w legalnej telewizji polskiej. Pamięta pani, jak my prowadzący i dziennikarze telewizji byliśmy traktowani przez waszych przedstawicieli? Tak. Pamięta pani to w ogóle, czy nie? Chodzi pani o wyprowadzenie państwa, tak? Bo nie wiem dokładnie, nie, no, wyprowadzeniem. Ja pytam o programy publicystyczne, jak nam ubliżano, jak byli nas zapraszani politycy, jak nas atakowano. No wasi ludzie przychodzili. To były całe happeningi. Wie pani co, no, ja mam inne doświadczenie z zupełnie drugiej strony. To znaczy, że rzeczywiście państwo prowadzący te programy często całkowicie przekraczali granice rzemiosła dziennikarskiego, opowiadając się całkowicie w 100% po stronie prawicy u władzy i przeinaczając rzeczywistość i ustawiając pewne tezy na początku programu, zamiast wysłuchać obu stron. Więc rzeczywiście była to ze wszystkich stron niewłaściwa sytuacja. A czemu teraz wasi przedstawiciele nie przychodzą do Domu Wolnego Słowa? Czemu nie przyjmujecie zaproszeń? Tego nie wiem. Nie mogę odpowiadać w imieniu innych osób. Nawet ten program pokazuje, że można tutaj naprawdę powiedzieć wszystko, jest kulturalny dialog. Ja do państwa przychodzę, wiem, że inni też przychodzą i jakby rozmawiajmy. Osoby. Dlaczego jest taki prikaz od Donalda Tuska, który nie na pewno nie ma żadnego prikazu. No ale kuluarowo my wiemy o tym, że jest, no bo no, wie pani, to nawet ma sens. No, nie wpuszcza nas na swoje konferencje prasowe i jego ludzie nie przychodzą, bo boją się tych debat. Nie znam tej sprawy. Na pewno wszystkie telewizje powinny być wpuszczane na konferencje prasowe. I dziękuję pani bardzo za ten głos. On jest niezmiernie ważny. Mam nadzieję, że dotrze też do obozu rządzącego. Nie wszystkim waszym ludziom podoba się to, co robicie z mediami. Natomiast, proszę państwa, tutaj na pewno w jednej kwestii jestem zgodna z panią, że tamte media wyglądały zupełnie inaczej niż teraz, bo przypomnę, że to teraz telewizja, która mówi o sobie, że jest publiczna, wprowadza na antenę publicznej telewizji program o drag queen. To tylko jeden taki przykład. Co w tym złego? Na szybko, który rodzi się w głowie. Jest to aspekt żywej kultury. No nie wiem, czy do końca rodzicom się to podoba. Pan poseł tutaj już się uruchamia, nie mogę na to pozwolić, bo poproszę o ostatnie pytanie. Pani Diduszko, pani krytykuje hasła, jakie skandowano na Marszu Niepodległości. A czy podobają się pani hasła i piosenki ostatniego kampusu, chyba powinno być? No, czyli jechać PiS, o to też ja już dopytywałam, ale to 40 sekund jeszcze dla pani w takim razie. Wiedzą państwo, w czasie, kiedy to hasło powstało, ono powstało w takiej... na ulicach z powodu desperacji. Prawo i Sprawiedliwość łamało prawo, łamało prawa człowieka w Polsce. Ludzie byli bezradni. Prokuratura była przejęta, łamano prawa kobiet. Kobiety, przypominam, na demonstracjach były bite pałkami teleskopowymi i traktowane gazem. Masakra. I wtedy rzeczywiście te emocje były tak wysokie, że w ogóle mnie to nie dziwi i zdesperowani ludzie przeklinają. Tak, jeśli łamiecie prawa człowieka, to oni zaczynają przeklinać. Chyba nikt się nie dziwi. Posłowie, którzy się w to wpisują, i ministrowie, też jest ok? Teraz rzeczywiście mam poczucie, że nie ma już potrzeby, żeby używać takich wulgaryzmów po prostu, bo musimy spróbować wrócić w debacie publicznej do... Kropkę poproszę. Do jednak języka, który niesie w sobie mniej agresji z obydwu stron, byłoby dobrze. Niestety się to cały czas nie dzieje i to jest problem polskiej sceny politycznej. Dobrze, to jeszcze, żeby być sprawiedliwym, naprawdę, ale to już kończą. Pan polityk, ja nie mówię, ale ja nie mówię partia bezprawia i niesprawiedliwości, tylko mówię partia Prawo i Sprawiedliwość. A pan nie może użyć oficjalnej nazwy naszej koalicji, tylko ją pan zniekształca. I to jest ta różnica. Ja pana szanuję i mówię Prawo i Sprawiedliwość, a mogę mówić cały czas, pan jest z partii bezprawie i niesprawiedliwość. A może pani nie mówić i tak pani w to nikt nie uwierzy. To jest agresywne właśnie. Proszę państwa, jesteśmy już 5 minut po czasie, muszę kończyć. Jak państwo słyszeliście, teraz ja, panie pośle, jak nie potraficie zadbać o Polskę. Panie pośle, naprawdę wyjątkowo mi jest dzisiaj ciężko. Panie pośle, pani Agato, proszę państwa, jak słyszymy, no tutaj tłumaczone jest to hasło na wiele różnych sposobów, jechać PiS, że to taka tutaj ekspresja, że to spontanicznie od ludzi wyszło, a jak wyszło spontanicznie ostatnio od ludzi nie bać Tuska, to przyjechała policja i zaczęła ich spisywać. I dlatego pytałam wielokrotnie w tym programie dziś o hipokryzję. I z tą myślą na koniec zostawiam państwa. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program, dziękuję za wszystkie pytania z rundy 5, dziękuję. Moim gościom Agata Diduszko-Zyglewska, Krzysztof Lipiec, Monika Borkowska. Dziękuję również państwu za wsparcie, które płynie do nas od państwa. Prosimy o więcej, bo rozwijamy się, tworzymy nową siedzibę, uruchamiamy nowe programy publicystyczne. Cały czas będą pojawiać się nowe na naszej antenie. Już jutro niespodzianka o poranku państwa też będzie czekała. No i w imieniu swoim i wszystkich kolegów bardzo serdecznie o to wsparcie cały czas proszę. Kłaniam się nisko, mówiąc do zobaczenia jutro.